Cześć, witam was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie, tak jak wczoraj zapowiadałem na Twitterze, na Discordzie, na innych mediach. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam o NFT tak naprawdę w prosty, jasny, czytelny sposób, co, jak, dlaczego, czy to przekręt największy kryptowalut, czy to do zdobycia góry złota, bo tak naprawdę mówi się o tych NFT na różnych kanałach, na różnych rzeczach, ale nikt nie pokazuje tak jak. Można powiedzieć krowie na granicy, z czym to się je? jak to naprawdę wygląda, czy to warto kupować, czy po co to w ogóle kupować, i jakie to ma w ogóle znaczenie i sens tego kupowania. Od razu, chciałbym powiedzieć, że odcinek będzie bardzo długi dzisiaj, no bo nie da się w prosty sposób powiedzieć wielu rzeczy, które są związane właśnie z rynkiem NFT. I chciałbym powiedzieć tak, jeżeli ktoś. Myśli, że sobie będzie przewijał ten filmik i, i coś usłyszy e, gdzieś tam na końcu? No to nie, bo to naprawdę trzeba obejrzeć od deski do deski, dlatego że będzie to omawiane w jasny i e, przystępny sposób, krok po kroku. I żeby to e, przedstawić Wam, żeby to pokazać, to trzeba omówić wszystko po kolei, żeby każdy zrozumiał, na czym polega idea e, w ogóle inwestowania e, w... NFT. Na, na jakim blockchainie będziemy działać, bo od tego jest trzeba zacząć. Oczywiście będziemy działać to na Kronosie, który ma ogromny teraz potencjał i duże bardzo zainteresowanie. Chciałbym powiedzieć wam, że również będzie taki kod Refling, nie wiem jak to nawet nazwać, w opisie tego filmu do takiej karty specjalnej i za chwilę o tym wszystkim opowiem, powiem wam czym jest ta karta i ile jej jest i do czego służy i dzięki niej możecie kupować taniej te nft -ki. Ale przejdźmy powoli, powoli krok po kroku do tego, żeby w ogóle zacząć przygodę z NFT. Moi drodzy, są dwa sposoby, żeby zacząć przygodę z NFT. Pierwszym krokiem to jest założyć sobie konto na giełdzie Crypto.com i tutaj tą giełdę Crypto.com trzeba by było mieć, no bo to jest sieć Kronos. Ale nie jest to konieczne, tak? Ja Wam pokażę, tu, tu jest moje konto, tak? Jakieś tam grosze tutaj są i to jeszcze zablokowane, gdzieś w ogóle musiałbym odblokować to tam, jak wyrabiając kartę i tak dalej. Zakładając sobie tutaj konto na tej giełdzie Cryptocom. I później instalując, moi drodzy, e, a, taki portfel DeFi Wallet, który synchronizujemy od razu z tą giełdą Cryptocom i mamy e, oprócz tego, że NFT-ki możemy na Kronosie, mamy farmy, mamy przechowywane swoje tokeny, bo przerzucamy je między giełdą a portfelem e, DeFi i możemy jeszcze skorzystać, moi drodzy, następną opcją, którą możemy wybrać sobie: jest to Metamask. Również tutaj możemy uruchomić siecie, sieć Kronos. Tak, e, poczekamy jak to się załaduje. E, jest to normalnie dostępne. E, w internecie sobie wpiszecie w Google e, Dodaj e, sieć Kronos e, Zobaczcie, tu mam Kronos sieć e, dodaną e, na olecie. Ale ja nie operuję na Metamask, operuję po prostu mam na giełdzie cryptoCom założone konto. Od razu sobie podpiąłem, synchronizowałem i mam wszystko w jednym i tam działam. Ale mówię, że są dwie możliwości, które można wykorzystać do tego, żeby bawić się i farmy i NFT na sieci Kronos albo poprzez wallet e, tutaj na Metamasku tak, dodajemy sobie sieć żeby wam pokazać tą sieć dodaje się, moi drodzy, tutaj zobaczcie, ja, ja pokazuję wszystko na telefonie bo ten kanał został stworzony po to, żeby pokazać, pokazywać ludziom na telefonie tu mamy Sating i tu mamy Network tak? i tutaj możemy sobie dodać, zobaczcie ja mam już ile dodanych tych różnych sieci tak i tu dodajemy sobie tą sieć Krono znajdziecie sobie te wszystkie dane w internecie, w Google wpisujecie sobie i ja również tak zrobiłem, przekopiowałem wszystko dodałem i wszystko śmiga ale ja nie będę się skupiał dzisiaj na Metamask bo skupię się na tym portfelu, który mam połączony z giełdą Kryptocom. Wchodzę sobie tutaj i klikam sobie mój portfel Kryptocom ten który mogę na którym działam. Słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj jest zobaczcie, dzisiaj jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić na sieci Kronos Dlaczego? Moim zdaniem jest tak ogromny napływ ludzi, gotówki E, zainteresowanie i, i są prace jeszcze konserwa, konserwacyjne, e, że to wszystko po prostu nie śmiga tak, jak powinno śmigać. E, dzisiaj skupiamy się tutaj na NFT-kach, więc opowiem wszystko, co jest związane z NFT. E, nie zajmuję się farmami to będzie w ogóle osobny odcinek. Zresztą o farmach ja już to mówiłem, i mm, pośrednio będzie farma NFT, ale tylko i wyłącznie. Zajmujemy się NFT -kami. Żeby Aby móc dalej przejść do tych NFT, jest tu zbudowany taki e, Marketplace. E, Poczekajcie, bo tutaj mam. E, już wszedłem na to, co nie potrzeba, ale e, mamy tu taki Marketplace zbudowany zajmujący się NFT Tu na sieci Kronos. Nazywa się Abius Bay. E, klikam sobie tutaj, i tutaj mamy możliwość e, zakupienia swoich e, NFT ków Moi drodzy. E, jest tutaj taka możliwość, że możemy sobie kupić taką kartę, która daje nam e, jak tu jest na, napisane na, na górze profity, kiedy kupujemy, mintujemy, e, kiedy jest drop, nowego, zrzut jest nowego nft -a. Pokażę Wam jak to wygląda, e, to jest, bierzemy tutaj become a founding member, member i tutaj zobaczcie możemy sobie kupić tą kartę, tak. Tych kart, moi drodzy, jest tylko 10 tysięcy, kupione jest powyżej 50%. Karta kosztuje 200 kro. Jeżeli ktoś skorzysta z tego kodu, e, który jest w opisie filmiku, dostaje 5%. E, zwrotu, i ja dostaję 5%, a później zaraz wam pokażę, do czego ta karta. Tu wpisujemy ten kod referral, który e, jest tam w tym opisie, i wy dostajecie pieniążki, i ja dostaję pieniążki, a za chwilę zobaczycie, jak będziecie mogli z tego korzystać. Pokażę wam, e, gdzie, co, jak szukać i mniej więcej, czym to się je, bo to jest też bardzo ważne. Ja chciałbym powiedzieć, że e, dosyć sporą wiedzę i, i, i spore tutaj e, rzeczy dowiedziałem się poprzez. Twitter, tak? Poprzez Twitter, tam przez różne inne obserwacje różnych ludzi i, i, i poprzez obserwacje tych projektów, że taka forma tutaj istnieje i taką formę można sobie tutaj wykorzystać. 5%, zobaczcie, tutaj jest zwrotu. Macie to jasno napisane, ty i ja dostaję 5%, kiedy skorzystacie z tego referral kodu i 200 kro trzeba sobie zapłacić, żeby tą kartę mieć. Jakie jest moje zdanie na temat tej karty? Czy warto ją kupować? Ja na początku też myślałem, że tej karty nie warto kupować. Tych kart jest tylko 10 tysięcy, moi drodzy, a NFT, można powiedzieć, jest rynkiem, który się dopiero rodzi, który będzie wprowadzał najróżniejsze, różne jakości przedmioty. To, że dzisiaj kupujemy pewne obrazki, pewne rzeczy, to nie znaczy, że za jakiś czas nie będziemy kupować innych rzeczy, i ta karta nie będzie nam bardziej jeszcze potrzebna. Tych kart jest 10 tysięcy, i obecnie ona daje nam takie profity. Nie wiem, czy nie wymyślą za jakiś czas innej karty, ale jak Wam pokażę za chwilę możliwości tej karty, to sami zobaczycie, że na kilku NFT-kach ona się wraca po prostu nawet można powiedzieć, że za jednym zakupem prawie. A więc. Ta karta umożliwia nam po prostu bonusy przy mintowaniu nowych dropów, tak? Wróćmy teraz do tego całego naszego sklepiku. I tu, moi drodzy, mamy taką możliwość, że mamy Marketplace, ale jeżeli klikniemy sobie tutaj z boczku na te, te kreseczki, możemy wybrać Marketplace, Collection i Drops. Żeby wejść w nowe nft bierzemy Drops czyli to, co będzie się pojawiało lub to, co jest teraz możliwe do mintowania. I mamy tutaj możliwość zakupienia takich oto projektów. Zobaczcie, Activity Drops, mamy Chronos Gorilla, mamy 3D e, Sloathy, mamy DHD e, Hyper Docs, mamy e, Chrome Le Leons, mamy jakiś Baby Aliens, mamy Boba NFT, mamy Dodge Gear Dogs Docs i mamy jeszcze tutaj takie inne The Lab Crazy Station i, Wikinga mamy. Ja dzisiaj kupiłem, udało mi się po jakichś tam, nie wiem, 5 czy po 6 godzinach kupić sobie tutaj ten projekt, czyli HyperDocs. Który jest już załadowany w 86% I teraz pokazuję Wam co daje nam ta karta Którą kupujemy za 200 kron Moi drodzy 90% Ja jak kupowałem było 8... Chciałem kupić Z rana było 85% Udało mi się jak było 86% Kupiłem jednego tego psa I teraz kupię jego jeszcze jednego Żeby Wam pokazać jak to wygląda Zobaczcie mamy taką możliwość Jeżeli bierzemy na samym początku white list e, Pierce, to płacimy 150. Ale jeżeli mamy tą kartę również, tą za 200 kro, e, to również kupujemy Founding Member Pierce za 150. A jeżeli nie mamy tej karty, to możemy kupić to za 199. Czyli na samym początku jestem od, od razu 50 kro do przodu, tak? Czyli jeżeli ja kupię sobie dwa psy, e, to jestem już 100 kro do przodu. Jeżeli kupię cztery, to jestem kartę mam do przodu po prostu. Tak to wygląda. Z mojego punktu widzenia, bo są ludzie, którzy kupują ileś tych psów. Teraz zobaczmy, czy mi się uda jeszcze jednego kupić dzisiaj. Biorę mit. zobaczymy, czy się połączy, bo jest, mówię, jest problem, ale jest 150 kro, 58 dolarów, biorę Confirm, zobaczymy, zatwierdzić, bo ostatnio niby było, że time limit, a później zatwierdziło mi tego psa, kupiło. Czy i teraz tak, jaki projekt jest warty, Jest successful, mam, kupiłem. Zaraz zobaczymy, jakie mam tego drugiego psa. Jednego już obstawiłem, a to za chwilę Wam pokażę. Jaki jest sens kupowania takich e, projektów? A, a więc, żeby Wam pokazać, na górze tutaj mamy HyperDocs. E, jeżeli wchodzimy w taki projekt, obojętny jaki, to możemy zobaczyć, co, czym ten projekt się charakteryzuje. Za chwilę wam pokażę to, ale żebyśmy nie mącili, nie przechodzili, nie mieszał wam, wam To pokażę Wam, co daje taki projekt na przykład na takiej platformie, jak już wam pokażę za chwilę. Musimy wejść z tego. Mamy jeszcze taką platformę. Ona niedawno debiutowała, nazywa się Cyborg Swap, i ona zajmuje się mo możliwością. Kraftowania, e, znaczy kraftowania, e, stakowania NFT. Zobaczcie, tu mamy NFT stacking. Jeżeli ja kliknę na NFT stacking, to pojawia się nam lista e, możli, możliwych projektów do stakowania i otrzymywania za to CNFT, hmm. takiego takiego tokena. I tutaj jest, e, teraz na, na, tym, na, tym, na tej pozycji, hype dog. E, e, na czwartym miejscu. Mam jeszcze tutaj postawionego też Bushi Crow, ale kupiłem te dwa psy, bo to są pierwsze moje mintowe moje drodzy projekty. Mówiłem w poprzednim filmiku, że NFT to w pewien sposób shit i gówno. I w pewien sposób trzeba odgraniczyć dwie różne zasadnicze rzeczy. Bo to, co zobaczyłem u Matkoma i u człowiek, który do mnie napisał na Twitterze, uświadomiło pewną ogromną, ogromną możliwość, na którą ja nie spoglądałem w taki sposób. Bo dla mnie wydawało się kupowanie NFT z trzymaniem tego na portfelu, Bóg wie ile czasu, i czekanie na Bóg wie co jeszcze. A o to, a w tym wszystkim chodzi mniej więcej o to, że niektórzy ludzie traktują to jako spekulację. Czyli. Kupują po prostu dobry projekt, który się pokazuje, a ten dobry projekt będziemy musieli śledzić na Twitterze oraz tutaj w wiadomościach na różnych grupach, moi drodzy. Kupują takich projektów kilka i po listowaniu od razu na Marketplace sprzedają go. I takim ostatnim strzałem, który był, był długo wyczekiwany projekt, za chwilę go Wam pokażę który dał zarobić w ciągu jednego dnia 4 albo lub pięciokrotność. Kupowaliśmy to e, dzięki tej karcie za 680 kro, a od razu listowane jak było e, tutaj na tym marketplace e, na kro można było na samym początku zarobić, znaczy sprzedaje to za 2,5 tysiąca, niektórzy sprzedawają po 4000, tysiące, a teraz te domki są po 8 tysięcy, 10, 15 i tak dalej. Więc przeliczcie sobie, ile można było na jednym nft ku dostać. Czy wartość tych domków będzie rosła wraz z czasem? Nie mam pojęcia, ale mówię tylko to ze względu na to, że potraktować to można jako spekulację. Czyli po prostu kupuję coś w mincie, dzięki tej karcie mam jakiś rabat i. Po listowaniu patrzę, jak wygląda sytuacja. Nie mówię, że to mam w, w, w jednej sekundzie od razu to sprzedać, ale patrzę, jakie jest zapotrzebowanie, jakie są wystawione ceny, i po prostu upłyniam to, e, zbierając gotówkę na następne NFT-ki, które są warte i godne zakupienia. I o tym się nie mówi, o tym nikt nie mówi, że można NFT potraktować po prostu spekulacyjnie i zarobkowo, po prostu obracając i zyskując pieniądze e, w ciągu jakiegoś określonego tylko i wyłącznie czasu. To nie jest tak, że. Kupuję sobie kryptopanka i czekam 5 lat na to, kiedy cena urośnie, tak? Biorę mniejszy profit, ale reasumując to wszystko i kupując następne projekty NFT, mm, oczywiście mówię tu o spekulacji, bo są ludzie, którzy po prostu ten domek sobie zostawią, będą trzymali nawet 10 lat. Ja nie mówię, ja mówię po prostu o pewnym sposobie podejścia do e, formy NFT. A tak samo jest do. Mm, Odnieść można to do inwestowania w projekty kryptowalutowe. Są ludzie, którzy kupują projekty na długie lata, a są ludzie, którzy tak jak ja kupują alty i trzymają do odpowiedniej sumy, wystawiają je mm, za odpowiednie pieniądze i sprzedają i później kupują następne. I tak samo można potraktować e, projekty NFT. Aczkolwiek e, można by było zrobić tak, że jeżeli rzeczywiście projekt i ta e, cała sfera wokół niego, czyli ta grupa, e, ta mapa drogowa, która jest zbudowana, jest naprawdę. E, Dość wartościowa, no to można by było ten projekt włożyć na ten stacking. I chciałem wam pokazać, jak to wygląda, tak. Eee, no, widzicie, już tak działa, że e, nie działa, że sorry, e, że nie widzi mojego teraz portfela, tak. Nie wiem dlaczego. Ale tutaj po prostu otwieramy i, i tutaj widzicie, no są problemy. Tak, udało mi się to kupić, ale są problemy. Tutaj po prostu wkładamy naszego NFT-ka i stakujemy go i dostajemy te, te CNFT. I robimy to tutaj na tej platformie Cyborg Swap. Tak również tutaj są farmy, ale nie będę zawracam Wam głowy dzisiaj o farmach. Mówię tylko o tym stackingu tego NFT-ka, tej karty. Wracając teraz do tego rynku, e, bo pokazałem Wam, co można z tą kartą zrobić, jeżeli ktoś by chciał przetrzymać przez jakiś czas, e, a nie sprzedawać jako spekulacyjnie od razu, bo są ludzie po prostu, którzy kupują to, upłynniają, na przykład kupują to za 2,500 tysiąca kro, tak, no bo kupił sobie ktoś trzy karty po 700, no to on było 680, do 80, zaokrąglając to do e, 700, no to kupił sobie za 2100 kro, tak, a sprzedał je trzy razy e, po, załóżmy już tam po 2,5 czy nawet po 3 tysiące ma 9 tysięcy kro. To w ciągu jednego, jednej chwili jaką miał przebitkę. To po, to po prostu chcę uzmysłowić i powiedzieć niektórym ludziom, że tak też można spojrzeć na po prostu NFT-ki. I w tym kierunku idzie dzisiejszy świat NFT, moi drodzy. Tylko i wyłącznie spekulacyjnie. E, bo jest tak tego dużo e, i produkuje się tak tego dużo, że po prostu niektórzy widzą potencjalny zysk poprzez e, hype, który odbywa się na danym projekcie, czyli coś się głośno, gro, głośno, głośno e, rzeźbi przez jakieś tam, nie wiem, 2-3 tygodnie na jakiś temat, na jakiś projekt. E, ludzie się napalają, kupują to wszystko. Tylko ja powiem Wam, że to też trzeba być w odpowiednim momencie e, i pozbyć się tego, jeżeli to ma być spekulacja, tak? E, bo czasami możemy po prostu zostać w kieszeni i, i bujać się z tym przez długie, długie miesiące. Ale wróćmy do tego rynku, jeszcze do marketplace'u. Chciałbym wam pokazać te domki teraz, jak to wygląda, bo tutaj mamy ten market. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest też bardzo ważna. Jeżeli sobie weźmiemy tutaj znowu to z boku, to te trzy, tu mamy collection, czyli mamy wszystkie wydane. Zobaczcie na pierwszym miejscu, wszystkie wydane yy, NFT-ki, które yy, na tym markecie można było mintować, a, albo można teraz kupować. Na pierwszym mamy Mad yy, i mamy te drzewka na drugim miejscu. Mamy Kula na trzecim, yy, tu mamy tego vip i tu mamy zobaczcie wolumen, ile kro jest zainwestowany, ile jest sprzedanych, i tu mamy ceny i yy, aktywnych yy, listowanych yy, kart, ile jest w danym momencie tak tak to wygląda całą mamy bazę tutaj możemy sobie przejrzeć jak to jest aktywnie ile jest pieniędzy w tym wrzucone no najbardziej widzicie w tym pierwszym projekcie który jest takim można powiedzieć projektem sztandarowym tej, tej Medmaker ta czyli MM Finance to, to jest to wydany ten cały ten świat i pod to jest podciągnięty właśnie te Tree house tak na drugim miejscu to, a to było listowane wczoraj czy przedwczoraj, a więc i to ma już od razu drugie miejsce. Cross cool miał dosyć drugie miejsce, chyba ostatnio, ale zobaczcie, spadł, jak, jakie duże było jest zaangażowanie właśnie w te domki na drzewie. Chciałbym przejść do tych domków na drzewie, żeby Wam pokazać i uzmysłowić to, jak to wygląda. Bierzemy tutaj sobie marketplace, tak, i nas przenosi i zobaczcie. Teraz mamy takie domki, możemy sobie zakupić, możemy sobie tu ustawić, bo tu w ogóle mamy al i tu mamy wymienione wszystkie projekty, jakie możemy, mamy dostępne na tym na tym marketplace ie. po nazwie możemy sobie wyszukać, tak, żeby nie jechać, nie przewijać, ale ja chciałem wam pokazać te domki, czyli to będzie mat, czekajcie, żeby wam pokazać mat, znajdziemy, od razu zobaczycie jak to się szuka, mat Maker. Nie, 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 nie. Przepraszam, to są te łasice. Gdzie to zrobiłem? O, tu jest. I tu mamy te domki wszystkie, które można w obecnej chwili kupić. Jeszcze jest jedna tutaj belka. Możemy sobie ustawić od najmniejszej ceny, tak? Czyli najtaniej. Czyli zobaczcie, dzisiaj jeżeli ktoś chciałby się skusić na taki domek, musi go, za niego zapłacić 3000 kro. A kupował go z tą kartą za 680. A więc no, to, co ja powiedziałem, jeżeli miał tych kart jedną, no to zarobił e, tam 2000 z hakiem kro, tak? Jeżeli miał dwie karty, zarobił 4000 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, pewnie trzeba mieć e, dosyć potężny kapitał m, i być pewnym pewnego założenia i pewnego projektu, ale mówię, ten projekt był flagowy. E, ja nie załapałem się, bo nie miałem wtedy pieniędzy, moi drodzy. Dopiero te pieniądze przyszły mi na jakieś konto, dopiero wczoraj. Wieczorem. Coś tutaj chciałem od rana wrzucić i zrobić, nie dało się. No i, i, i dzisiaj dopiero po południu kupiłem sobie te, te, te dwa psy, te pierwsze moje dwa psy, ale pokazuje to, jak wygląda ten świat od podszewki, bo fajnie się mówi o czymś, fajnie się mówi o kupowaniu jakichś drogich projektów na, zbudowanych na Ethereum, gdzie trzeba za gaz zapłacić naprawdę kolosalne pieniądze. A tutaj e, średnio płacimy 2 kro e, za transakcję, czyli to jest około 1 dolara. 1 dolara, moi drodzy. A zarabiasz 2000 kro, czyli jeżeli byśmy wzięli podzielili to, nawet gdyby kro kosztowało e, 0,50, a kosztuje dzisiaj 0,40, ale już tak nie będę tu dokładnie wyliczał, to my dzisiaj kupuje, kupując 2000 kro, tak, To będzie 800 dolarów. 800 dolarów mamy za 2000 kro, czyli 800 dolarów zarabia ktoś, kto po prostu angażuje swój czas, czyta o projekcie, przegląda go, widzi, co jest i, 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 i tak dalej w temacie. To odnośnie jak tych projektów się szuka i jak się kupuje. Teraz chciałbym Wam pokazać, że każdy projekt, który jest dropowany. Czyli jeżeli weźmiemy ten drop, ma każdy projekt swoją stronę. I przykładowo tutaj ja chciałem jeszcze wejść w tego tutaj w tą Gorilla, tego Chronos Gorilla. Ale powiem Wam, że nie jestem do tego zbytnio przekonany, chociaż pokażę Wam tą stronę tego HypeDog, które kupiłem sobie dwa. Tak? Wchodzimy sobie tutaj, mamy tutaj web... Website, czyli droga, czyli strona tego projektu. I tu możemy sobie przeczytać wszystko dokładnie, co ten projekt sobą prezentuje i co on przedstawia, tak? Mamy Home, i tak dalej, i tak dalej. Żeby się tu zalogować, jeszcze się nie logowałem, i tak dalej, ale przejdźmy od razu sobie na Twittera, żeby wam pokazać, ile ludzi to obserwuje. Zobaczcie, mamy 2000 E, obserwowanych, tak? E, obserwujących 1700. Ktoś powie, 1700 to jest mało. Sieć Kronos na razie jest, e, e, można powiedzieć, tak rozwijającą się e, blockchainem, że jeszcze nie ma tu napływu tyle osób, ile m, jest na innych blockchainach. Ale moi drodzy, e, przyrost e, wartości i przyrost kapitału, który pojawia się tutaj na tej sieci na tej sieci jest po prostu ogromny e, przeskok e, e, i dokładanie dołożenia tutaj e, pieniędzy jest po prostu no, tak nahajpujane że to mała głowa tak? I, i te projekty które pojawiają się tutaj te NFT w tym momencie a, no Mogę powiedzieć, mogą stać się jakimś dobrym, dobrą inwestycją, jeżeli będziemy mówię, traktowali to w sposób taki realny, no, no nie da się czegoś nakupować byle czego. No bo jeżeli zobaczycie sobie, jeszcze raz, wrócę do tego, do tego marketplace, żeby wam pokazać, Sorry, że tak się kręcę, ale no, chciałbym wam pokazać te wszystkie niuanse. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj, klikniemy ten marketplace. Explore, tak, I, i zobaczcie, pokażę Wam ile, te, ile tych wszystkich projektów jest, tak, bo to tutaj zajarzy, tak, zobaczcie, zobaczymy sobie ile tych projektów jest, to zobaczcie, czekajcie, to zwinę to, zobaczcie ile tych projektów jest, no nie wyobrażam sobie, żeby kupować w ciemno każdy jeden projekt, bo czasami te projekty po prostu były wydawane na pałę, tak, dzisiaj nie są nic warte, nie wiem, Santa Crono, Red Skull no nie, no są niektóre, ja nie wchodziłem, nawet we wszystkie nie patrzyłem, bo mm, no, z czasem pewne projekty e, mają coraz lepszą szatę graficzną, coraz lepszy zespół, e, coraz lepszą mapę drogową, zaangażowanie, pewien plan rozwoju, no, trzeba wziąć to pod uwagę również, że ten, że ten projekt, który sobie wybierzemy, on się dopiero buduje. Buduje swoją społeczność, buduje akceptację, buduje pewne rzeczy. To nie są projekty zbudowane od, od jakiegoś tam czasu i dopiero teraz listowane na marketplace, tak? czyli mintowane na marketplace i zabezpieczenie tego wszystkiego jest ogromne. Nie, One budują poprzez właśnie ten mint, poprzez społeczność swoją pozycję na rynku. Kronos, tak? I to też trzeba sobie wziąć pod uwagę. Jest tego naprawdę ogromna ilość, i musicie sobie zdawać sprawę, że nie każdy ten projekt tutaj będzie dawał takie zwroty. I, i, to, i to też nikt nie mówi o tym, tak? Mówi się fajnie, pokazuje się jak ktoś zarabia kolosalne pieniądze na czymś, ale nikt nie mówi, że można coś wdupić. I to trzeba sobie zdać sprawę, że pewnie może być tak, że kupi się jakiś projekt i po prostu się na tym straci. Jak na innych po prostu projektach kryptowalutowych. Oczywiście są specjaliści, są ludzie, którzy siedzą non-stop 24 godziny na dobę po różnych redditach, po różnych wykopach, po różnych innych rzeczach. Kiedyś był taki gościu tutaj na mnie na Discordzie, który siedział gdzieś na chińskim czy tam na jakimś tam e, azjatyckim forum i miał po prostu cynki o niektórych projektach na rynku azjatyckim i po prostu inwestował w to. Ale taki człowiek no, nie da nikomu tego za darmo, moi drodzy. E, I powiedział po prostu tego to, później znikniał, już więcej raz, więcej z nim nie miałem kontaktu. Czy to był blef, czy to była prawda, no, nie mam pojęcia zielonego. Ale... Są takie fora, są ludzie, którzy aktywnie uczestniczą. Są fora NFT, są fora wykopy, reddity i tak dalej. Naprawdę, jeżeli ktoś potrafi się w tym odnaleźć i ma taką żyłkę do tego, żeby gdzieś w tym znaleźć ten swój potencjał, to może znaleźć taki projekt, który da mu odpowiednio zarobić. Tak? I ja chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że. Można spojrzeć na ten świat NFT z dwóch stron. Po jednej, z jednej strony to ta reszta, wszystka, która jest tutaj, no zobaczcie ile tego jest. No, można to przebijać ileś tam set tych i to nawet, no, zobaczcie, 55 tysięcy kro. jakiś wojownik. No, kurwa, kto da 55 tysięcy za tego wojownika? Nie wiem, czym on się charakteryzuje i, i czym jest. No, no Są obłędne niektóre ceny. Ale trzeba sobie zdać sprawę i, i, i też odpowiedzieć na pytanie, że z jednej strony to jest główny i największy przekręt, można powiedzieć, świata kryptowalut, a z drugiej strony możliwość zdobycia złotej gór. I ta granica jest bardzo cienka. I to jest tak, jakby stąpać po kruchym lodzie, można powiedzieć. Jeżeli przejdziesz bezpiecznie i, i, i udać się i trafisz tego nft to rzeczywiście zarobisz odpowiednie pieniądze. No był ten przecież program, też robiony ten filmik od 0,5 Ethereum do 150 Ethereum. Też gościu, właśnie e, robił na, na takich nft pieniądze. Tu jest młody ten blockchain, ten e, ten kronos, więc można tutaj potencjalnie szukać swoich wartości, swojego złotego grala. Ale powiedziałem, no ja patrzę na to trzeźwo, no nie, nie wciskam komuś, mówię, że to jest fascynujący świat, który jest zbudowany tylko i wyłącznie i wszyscy będziemy tu zarabiać. Wszyscy będziemy po prostu wyciągać stąd miliony miliarderami. Będziemy za chwilę, będzie lambo, każdy będzie leżał, na, będziemy leżeć sobie w jakichś domkach i, i, i hostesy będą chodziły, podawały nam toples, drinki. I, I Bóg wie, co jeszcze. Jasno mówię i wyraźnie. Można zarobić 50 kro, 100 kro, można zarobić 2000 kro, a można zarobić 10 tysięcy kro. Wszystko zależy, w jaki projekt wejdziemy, kiedy wejdziemy i czy ten projekt będzie rzeczywiście propagowany przez tą społeczność, która w niego wierzy. Bo NFT jest zbudowane na pewnych społecznościach, moi drodzy. Like, projekty kryptowalutowe. Jeżeli e, ktoś jest zainteresowany jakąś społecznością, no to to będzie miało jakiś hype, będzie to propagowane, będzie to e, gdzieś rozwijane, wprowadzane różne inne rzeczy. I ja tak patrzę na świat NFT w, ty w tym momencie. E, patrzę na to jako spekulację. Nie patrzę to przez pryzmat, który e, mówią ludzie, którzy twierdzą, że takie obrazki, bo słuchajcie, NFT też możemy podzielić na kilkanaście rzeczy, bo wydają, będą wydawane płyty na przykład unikatowe w formie nft które będą naprawdę kolosalnie dużo e, znaczyły w tym świecie i będą kolosalne pieniądze kosztowały. Ale my mówimy o obrazkach, które są produkowane masowo. Bo to można powiedzieć, że masowo. Bo jeszcze chciałbym wam powiedzieć o e, kartach tych kolekcjonerskich które są wydawane w normalnym realnym świecie moi drodzy, jed... karta Pokémonów, czy karta bejsbolowa, czy karta in... jakaś inna, tych kart było kilka sztuk, czasami jest jedna karta na całym świecie bejsbolowa jakiegoś gracza, gdzie tych graczy było i drużyn było ileś set a jedna karta jest warta. A tu mamy na jednym blockchainie ileś tysięcy wydanych tych nft a tych blockchainów jest coraz więcej. I coraz więcej się będzie budowało. Więc też zdajmy sobie z tego sprawę, że to jest tak, jakby znaleźć igłę w stoku ściana, gdy tylko liczymy na to, że jeden strzał, czyli jeden zakupiony NFT pozwoli nam zarobić milion dolarów. Bardziej patrzę przez to, że możemy to pomnażać poprzez ten właśnie spekulacyjny etap i uczestnictwo w tym mintowaniu. Możemy powiększać swój kapitał. Oczywiście pewnie będzie tu jakiś projekt. Nie wiem, czy te drzewa, czy te domki na drzewie będą, czy te łasice, czy kroskule będą projekty, które będą długofalowo wzrastały i zyskiwały na wartości, ale mówię. To trzeba rozgraniczyć, to trzeba włożyć w to pracę, informacje, siedzieć, obserwować, czytać i być na bieżąco. Kiedy się coś po prostu pierdoli, po prostu to sprzedać i tyle. I nie mieć sentymentów. I, i, i ja tak to widzę po prostu, ja to tak yy, no tak, to, tak to odnoszę po prostu i tak do tego podchodzę. Yy, pokazałem wam dzisiaj, jak po prostu kupować to, jak i jak, gdzie to znaleźć, tak. Co daje ta, ta karta, która, mówię, jest ich tylko 10 tysięcy? I na samym starcie czasami, mówię, jak kupuje się 4 karty, mamy tą kartę po prostu zwróconą, tak? bo jakbyśmy jej nie mieli, musielibyśmy kupować o 50 kro więcej. Tak to wygląda. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z tego kodu, Rewnika i wpisze go, no to jest jakieś podziękowanie za to, że pokazałem, tak jak jest rzeczywistość. Moi drodzy, jeszcze wejdziemy tutaj, ja zobaczę, czy wyświetlą się te moje, moje NFT-ki. Tutaj mamy to, moje NFT. Zobaczymy, czy się załaduje to teraz, czy, czy są, żeby wam pokazać. No mam tą kartę, to jest moja karta, zobaczcie. O, takiego teraz dostałem. O, no to fajne, bo ma tu napis Kronos przedtem, takiego jeszcze innego więc tego, tego psa zakupiłem I, i teraz tak, jeżeli te psy będą mintowane bo za chwilę skończy się sprzedaż i pewnie ludzie rzucą się do sprzedawania jeżeli będzie dobra cena, to ja po prostu to sprzedam ja nie będę się zastanawiał Eee, za dwa tygodnie, czy to będzie warte, czy nie. Jeszcze pójdę, zobaczę po mintowaniu, e, wejdę na stronę, pójdę sobie na Twitter, wejdę na stronę tego, zobaczę, jaki jest e, echo tego, jak społeczność zareaguje po mintowaniu. E, czy rzeczywiście będzie tam e, jakaś taka fala, do tego, żeby. Ludzi zachęcać do trzymania tych nft że to będzie rozbudowywane dalej. No, to wszystko się wiąże, po prostu mówię, z całą koncepcją tego projektu, który jest przedstawiany jako karty NFT, tak? Bo ja to mówię: karty NFT, nie wiem, inni powiedzą grafiki, NFT, rysunki, nie wiem, Bóg wie co jeszcze. Ja tak to widzę, że trzeba po prostu być od A do Z w tym wszystkim i konsekwentnie podjąć w pewnym momencie decyzję. Zostaje, sprzedaje, kupuje inne. I, i, I tak to ja e, widzę. Mm. E, I mówię, no, jest to proste e, w sumie na tej sieci. Nie trzeba tu niczego skomplikowanego robić przenosić uniswapach, srapach i tak dalej. Jeszcze jedna ważna rzecz, pokażę Wam jedną rzecz. Mm. Jeżeli ktoś będzie kupował sobie tutaj to Kro, tak, które jest tą walutą we wszystkim tutaj, czy to będą e, farmy, czy to będzie NFT, marketplace, czy coś innego, to moi drodzy, jeżeli będziemy weźmiemy sobie ten nasz portfel, jeżeli będziemy tutaj buy brali, na przykład, będziemy chcieli kupić i wierzymy, że kupujemy sobie e, Kro, Kronosa, to wybierzcie od razu tutaj tą sieć Kronos. Dlatego, że to ułatwi Wam, bo później jak kupicie to w sieci CRO, no, może to zrobić, tą to, to, to zamianę taką tutaj jest, ten most taki wymieniający, ale jeżeli kupujecie, za, 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 yy, zaznaczcie od razu sieć Kronos i wtedy dostajecie po prostu od razu bezpośrednio już yy, w, tej, w tym networku, w tej sieci Kronos CRO... Yy, yy, i już zobaczcie Kronos Network, już ono jest, ten, ten, ten token automatycznie pozwala wam robić zakupy, uczestniczyć w farmach itd. itd. Tak? Jeżeli zaznaczycie KRO tutaj, no to później musicie przejść tą tutaj tą bazę taką e, przemianowania tego, e, tego, tego, tego waszego projektu, tak? Zobaczcie, yy, wszystkiego jest o, ogrom, ogrom, i cały czas codziennie coś tu dochodzi i yy, yy, coś tu się pojawia. I chciałbym Wam yy, jeszcze raz na koniec przypomnieć, że yy, na Cyborgu Słap można sobie tutaj ewentualnie, jak będziecie chcieli, te, tego swojego nft yy, dodać. I tu mamy NFT stacking, bierzemy i możecie sobie sprawdzić, jakie tu są mnożniki i co tu się w tym momencie. To jest top ileś tam. E, chyba top 10 czy, co, czy top więcej, nie wiem ile jest, nie liczyłem tego. E, jakie projekty są po prostu tutaj e, i na czym można dostawać te CNFT? Co daje CNFT? Daje, można go stakować później z CBO, e, czyli z, e, z tokenem e, reprezentującym Cyborg SWAP, który cały czas na razie odnotowuje wzrost i, i, i ta cała, ten cały projekt również e, cały czas odnotuje wzrost Wartości, czyli puli płyn, do, do płynności, cały czas przybywa kasy, tak? Mam nadzieję, że to jest proste, zrozumiałe. Nic. Zobaczcie, odbywa się to za pomocą kilkunastu kliknięć tak naprawdę. Portfel jest połączony z aplikacją CryptoCom, nic przenosimy pieniądze jednym kliknięciem, po prostu te krod te, te z jednego czy z drugiego. Mamy to wszystko zabezpieczone na swoim portfelu. Aplikacja, karta i, i kupowanie po prostu jednym kliknięciem. Proste, dziecinne, nic, niczym nieobarczone. Wszystko czytelne można przeczytać i jeszcze wejść sobie na te projekty. Jeszcze sobie wejdziemy na sam koniec na tego Hyper Doxa. Zobaczmy tutaj, nawet mam dwa, dwie wiadomości. Zobaczcie, 700 milionów. Jak ja zaczynałem, byłem na MMF-ie tutaj, było 560. Jest już 700. Zobaczę czy ja, czy ja na to wchodziłem na Hypedox. No mamy Hype No Zobaczcie. O, nawet jeszcze nie mam obserwowanych. Widzicie? Biorę sobie, obserwuj, zaznaczam sobie tutaj dzwoneczek, że jak coś się pojawia, to sobie wchodzę i sobie czytam. I tu mamy, zobaczcie, dwa dni temu e, o, taki komunikacik był. Zobaczcie, zrobiliśmy e, to, psy, to cały wysiłek społeczności. Wy jesteście zdecydowanie najlepszą społecznością podczas mojej podróży NFT, a to dopiero początek: 50% e, MyCon, 10 razy na stacking odblokowane i będzie aktywne, tak? I tu zobaczcie, 50% mined, tak? E, no i dalsze wiadomości, no, tu, tu mamy 8 godzin temu, o, zobaczcie, jakiś tam gość dodał coś, o, drzewka są. E, I jeszcze z, pokażę wam, jak wchodzimy sobie tutaj, będziecie na Twitterze, zaobserwujecie, to zazwyczaj jest tutaj strona, mm, ale to jest do hype'owania tylko, nie ma ich strony tutaj. Głównej. Discord jest Kronos. On nie widzę ich strony. No dobra, ale wpiszemy sobie zaraz. żeby wam pokazać jeszcze Jak to wszystko wygląda? Proszę bardzo. Twitter jest, tam gdzie jest ich strunka? No tam było, pokazywałem, a tutaj chciałem. Dobra, znajdziemy to yy, tam poprzez ten Marketplace można wejść, bo tutaj jest chyba no, od razu przeniesienie do tego marketplace. tak. No. Dobra. No to tyle na, na dzisiaj. Pokazałem Wam prostą drogę, jak i czym to się je. Każdy z Was wyciągnie sobie automatycznie z tego, co obejrzał, wnioski. Czy jest to oszustwo, czy jest to naciąganie, czy jest to przekręt, czy jest to szansa na to, żeby powiększyć swoje pieniądze poprzez inwestowanie w NFT. Ja nie, mnie nie ogarnęło szał jakiś wkładania tu Bóg wie jakich pieniędzy i kupowania czegoś po prostu na pałę żeby tylko mieć bo niektórzy ludzie po prostu będą kupowali tylko żeby to mieć kupiłem te mówię te dwa psy zobaczę jak to wszystko będzie wyglądało jaki będzie dalszy rozwój tego wszystkiego Będę obserwował i na pewno dzielił się e, różnymi wiadomościami z moimi e, ludźmi, którzy wspomagają mnie i wspomagają mój kanał na YouTubie. Tam pierwsze, wszystkie wiadomości odnośnie Chromebooks tam najpierw były i tam będę dawał wiele wiadomości. Będę się dzielił po prostu z ludźmi, którzy również mnie wspierają, bo e, moi drodzy, no taki jest dzisiejszy świat. Jak ktoś komuś podaje rękę, to trzeba mu też e, podziękować za to. I ja z takiego wychodzę z założenia, że. Każdy, kto mnie wspiera, dostaje ode mnie zaproszenie do specjalnej grupy na serwerze na, na Discord, i tam po prostu dostaje pewne wiadomości dodatkowe za to, że po prostu jest tutaj razem ze mną, dodatkowo wspierając mój kanał. Macie ten, jeżeli nie chcecie wykorzystać tego, tego kodu, no to 5% po prostu ucieknie wam gdzieś bokiem. Pewnie, może znajdziecie od kogoś innego. To jest wasz wybór. I, I tyle. No, mam nadzieję, że to rozjaśniło Wam pewną specyfikę, chociaż na kronosie, e, inwestycji w projekty NFT. Dzięki serdecznie, trzymajcie się, cześć.